Nie bój się ich strachu. Nie nazywajcie sprzysiężeniem wszystkiego, co ten lud nazywa sprzysiężeniem. I nie bójcie się tego, czego on się boi, ani się nie trwóżcie. Tylko Pana zastępów miejcie za świętego, niech on będzie waszą bojaźnią i on waszym lękiem. I będzie wam świętością i kamieniem obrazy i skałą potknięcia dla obydwu domów Izraela, sidłem i siecią dla mieszkańców Jeruzalemu. Księga Izajasza, 8 rozdział, 12 do 14 wersetu. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział, 15 werset. Pisarze Nowego Testamentu płynnie i bez wahania łączą starotestamentowe odniesienia o Jahwe do Pana Jezusa Chrystusa. Czasami robią to w sposób najbardziej uderzający. Apostoł Piotr nie jest pod tym względem inny, o czym możemy się przekonać, studiując uważnie jego cytat z Księgi Izajasza 8:12-14 w pierwszym liście Piotra, 3 rozdział, 15 werset. Najpierw jednak należy przyjrzeć się krótko historycznemu tłu Izajasza w rozdziałach 7-8, aby kontekstowo zrozumieć wykorzystanie go przez Piotra w jego liście. Mieszkańcy Judy, od króla Ahaza aż po zwykłego człowieka, byli w wielkim strachu i obawie przed sojuszem północnego Izraela z Syrią. Król Rezin z Damaszku w Syrii zawarł sojusz z Pekachem, królem Efraima, północnego Izraela, jako obronę przed Asyryjczykami. Północny sojusz groził atakiem na Judę, aby zmusić ją do tego sojuszu. Dlatego też zapanowała wielka konsternacja i strach, o czym czytamy w Księdze Izajasza 7:3-6. Problem polegał na tym, że król Achaz wynajął Asyryjczyków dla ochrony, ale ostatecznie okazali się oni większym zagrożeniem dla Judy niż kiedykolwiek byłby sojusz północny. Izajaszowi kazano ostrzec króla Achaza, aby nie zawierał sojuszy, lecz ufał Bogu. Również w tym kontekście i okolicznościach Pan Bóg przemówił do Izajasza i polecił mu, aby nie szedł za przykładem ludzi i nie chodził ich drogami, o czym mówi Księga Izajasza, 8 rozdział, 11 werset. Nie miał być jak lud i obawiać się spisku lub konfederacji północnego sojuszu. Pan Bóg powiedział mu: nie bójcie się ich strachu i nie lękajcie się. Tak czytamy w Księdze Izajasza 8:12. Ale raczej on i reszta bogobojnej resztki mieli bać się Jahwe zastępów, którego będziecie uświęcać, i niech on będzie waszym strachem i niech on będzie waszym lękiem. Jahwe zastępów. Korzystna tutaj jest taka uwaga, takie spostrzeżenie, korzystną dygresją może być tutaj krótkie rozważenie boskiego imienia, które jest użyte w tym fragmencie, Jahwe zastępów. Jahwe zastępów. Niektórzy tłumacze Biblii oddają to jako Jahwe wojsk. Po hebrajsku jest to Jehowa Sabaoth. A dokładniej, tak jak tutaj widzimy na stronie 743, werset 13, Jahwe, a dokładnie jakby się chciał przeczytać, et Jehowa Sebaot. Sebaot. Czyli po hebrajsku jest to Jehowa Sebaot, albo Sabaot.
Pierwsza wzmianka o tym imieniu w Biblii znajduje się w pierwszej księdze Samuela 1:3. I zgodnie z prawem pierwszej wzmianki możemy z tego wyciągnąć na zasadzie prawo pierwszej wzmianki w interpretacji Biblii mówi, że pierwsze wystąpienie jakiegoś wyrażenia w Piśmie Świętym często zawiera zalążku zasadę, która później będzie rozwijana w całej Biblii. Oczywiście ta zasada jest słabsza niż zasada tego, że potem Nowy Testament coś modyfikuje. I zgodnie z tą zasadą, o ile jest zgodna z tym, co objawia Nowy Testament, to zawiera ona w zalążku zasadę, która później będzie rozwijana w całym Piśmie Świętym. W pierwszym rozdziale Samuela znajdujemy naród izraelski w ciężkim stanie, szczególnie w kapłaństwie, a jego wrogowie wkrótce mieli mieć przewagę. Chwała miała odejść i to widzieliśmy w pierwszej księdze Samuela, 4:21, ale Jahwe zastępów miał uruchomić okoliczności, które doprowadziły do narodzin proroka Samuela. Miał on dokonać uzdrowienia wśród ludu Bożego, o czym mówi pierwsza księga Samuela 7. Jahwe jest nie tylko wiecznym Bogiem, ale także suwerennym Bogiem, który dowodzi armiami anielskimi w niebie i na ziemi. Patrz na przykład księga Daniela, 4:35. Dlatego nie musimy obawiać się człowieka ani jego spisków. Bóg ma nad nimi kontrolę, o czym wiemy doskonale. Stąd w pierwszej wzmiance o Jahwe zastępów znajdujemy okoliczności dość podobne do tych, które występowały w czasach Izajasza. Niektóre z tych podobieństw to całkowite odejście od Boga przez przywódców, większość ludu w stanie upadku i sąd Boży nad narodem z powodu jego grzechów. Ale co ważne, jednocześnie istniała wierna resztka obciążona tym wszystkim. Dlatego Izajasz i pobożni pośród ludu nie mieli się obawiać, gdyż Jahwe będzie dla nich świątynią, ale dla niewierzących będzie kamieniem potknięcia i skałą obrażenia, o czym mówił tutaj 8:14. Zaskakujące przesłanie Izajasza jest takie, że ten sam Bóg, który jest sanktuarium dla przestraszonych wierzących, jest również sidłem dla tych, którzy się go nie boją. I tutaj powiem o tym nieco więcej w dalszej części naszego dzisiejszego punktu. Zastosowanie przez apostoła Piotra, Księgi Izajasza 8:12-13, do Chrystusa. I to jest bardzo ważne. Jednym z kluczowych słów w pierwszym liście Piotra jest cierpienie. W rzeczywistości jest ono użyte ponad 20 razy. Napisał on ten list, aby zachęcić świętych, którzy bardzo cierpieli z powodu prześladowań. Chrześcijanie przechodzili przez ognisty tygiel cierpienia z powodu straszliwego prześladowania, jakie zapisała dla nas historia. Nie było to zwykłe męczeństwo, ale brutalna śmierć niewypowiedziana w swoim sposobie. Apostoł nazwał to ognistą próbą. Ognistą próbą, co możemy przeczytać w liście, pierwszym liście Piotra 4:12 i aby zachęcić wierzących zacytował proroka Izajasza mówiąc, że nie powinni się bać swoich wrogów, nie bójcie się ich strachu, jak mówi nam pierwszy list Piotra, 3:14. Nie bójcie się ich groźby i to jest bardzo, bardzo ważne. Nie mieli się bać groźby śmierci, ponieważ Pan Jezus pokonał śmierć, kiedy mieli być postawieni przed ziemskimi sędziami, aby stanąć przed sądem, cierpiąc dla sprawiedliwości, byli błogosławieni, ponieważ Duch Chwały miał na nich spocząć, o czym nam mówi właśnie pierwszy list Piotra, 3:14.
I dalej możemy zauważyć, że Piotr napisał, że nie powinni się bać, ale raczej powinni uświęcać Pana Jezusa Chrystusa w swoich sercach, o czym komunikuje nam pierwszy list Piotra, 3, rozdział 15, werset. Bardzo ciekawie William Kelly pisze odnośnie do tego wersetu. Co zatem jest środkiem i lekarstwem? Ale uświęcajcie w sercach waszych Chrystusa jako Pana, czyli sanktuarium. Uświęcanie w sposobie lub zewnętrznych czynach dalekie od korzyści jest sidłem i hańbą niegodną chrześcijanina, tak dalece jak to możliwe, od podobania się Bogu, ale dać Chrystusowi należnemu święte miejsce i to jako Panu w naszych sercach naprawdę podoba się temu, czyli Bogu, temu, który chciałby, abyśmy czcili Syna tak, jak czcimy Ojca, bez Niego, tak ustawionego i oddzielonego w naszych sercach, jesteśmy narażeni na wszelkie bożki, którymi wróg zwodzi świat. Lecz z Chrystusem, który jest przedmiotem naszych najgłębszych uczuć, jakże jesteśmy zachowani i błogosławieni. Każdy czytelnik Słowa Bożego powinien zwrócić na to szczególną uwagę. Jakże wykwintny i niezwykły jest cytat Piotra z Księgi Izajasza. Prorok Izajasz mówi swoim słuchaczom, aby uświęcali Jahwe zastępów. Księga Izajasza 8:13. Ale apostoł zastępuje imię Jahwe Chrystusem, ponieważ on jest Jahwe Sabaoch i Jahwe wojsk, suwerennym Panem, któremu posłuszne są zastępy niebieskie. Piotr wyraźnie mówi, że Chrystus Jezus jest Jahwe. Kiedy szalała ognista burza prześladowań, chrześcijanie mieli spoglądać na Pana Chrystusa, gdyż nawet ziemscy sędziowie byli ostatecznie pod Jego władzą. Żadne prześladowania ani cierpienia nie mogły ich spotkać, z wyjątkiem tych, na które On pozwolił, a jeśli pozwolił, to dał im na nie łaskę i stał się dla nich sanktuarium, kryjówką w czasie burzy. Jahwe, skałą potknięcia. Tu jest jeszcze taki punkt. I to nie wszystko. Izajasz mówi dalej, że on, Jahwe, będzie kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia. Jeśli był on sanktuarium dla wierzących, to z drugiej strony był kamieniem potknięcia i zgorszeniem dla niewierzących. I nawiązałem do tego wcześniej i jego znaczenie jest oczywiste. Piotr ponownie bezpośrednio stosuje resztę tego fragmentu z Księgi Izajasza do Chrystusa. Chrystus, on był kamieniem. Chrystus, który przywódcy Izraela, budowniczy, odrzucili go jako bezwartościowego, ponieważ był kamieniem, o który się potknął skałą zgorszenia. Tak mówi pierwszy list Piotra, 2, rozdział 7 i 8 werset. Tak jest również w przypadku wielu dzisiejszych ludzi, którzy odrzucają Chrystusa, ponieważ uważają Ewangelię za obraźliwą i potykają się z jego powodu. Ale dla wierzących, z czasów Piotra, a także z czasów obecnych, ten odrzucony kamień jest cenny i możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że on jest Jahwe zastępów. I także możemy tutaj powiedzieć, że warto dla ilustracji dodatkowo przeczytać drugą Księgę Królewską, 16, rozdział 5 od 5 do 9 wersetu, także Księgę Przysłów, sięgnij do Księgi Przysłów, do 19, rozdziału 2 wersetu, a także warto zwrócić uwagę na to, że Tacyt, historyk rzymski, napisał, że Neron zanurzył chrześcijan w smole i ustawił ich słupy do spalenia na nocnej iluminacji po zachodzie słońca. I to właśnie Piotr mówi o tych prześladowaniach. I tutaj jest bardzo ważne, żeby też zwrócić uwagę na to, że pierwszy list Piotra, 3, rozdział 22 werset, powinien być porównany z Ewangelią Jana 19:11.